A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3, Żniwiarz Dusz. Skrytka impów teraz, zgodnie z planem. Musimy na pewno też czarodziejów przekazać, to pamiętam. Przekazać Eirenie, Eirena cały czas tutaj z nami podróżuje. Poza tym, tutaj dosyć istotna sprawa... O właśnie, mamy teraz dostęp do wiatraka, do młyna. Fajnie by było tutaj ściągnąć jakiegoś bohatera. A że każdy z naszych bohaterów ma przypisaną już funkcję, dosyć istotną, mniej lub bardziej istotną, to tak sobie myślałem, że fajnie byłoby zwerbować nowego bohatera. Mamy karczmę tylko w Kaldeum, więc no, kawał drogi. Kawał drogi, ale w tym tygodniu... W tym tygodniu podatki już są tam wzięte, no nie? Nie przez nas, tam jakiś inny bohater był. Ten miażdżykość zbierał podatki, nie? Ale w następnym tygodniu już fajnie by było tam te podatki odebrać, dlatego może od tego zacznijmy, żebym pamiętał. Weźmiemy sobie jakiegoś bohatera, 2,5 tysiąca to się tam szybko zwróci. Jak on będzie stacjonował przy tych młynarzach, to... Kasa się szybko zwróci i będzie nam procentować. Czy tu jest jakiś bohater ciekawy? Ten taki... jakiś z ruchem by się przydał dodatkowym, ale nic takiego tu nie ma. Właściciel karczmy szepcze ci do ucha. Pomarańczowy posiada największą moc. A, ciekawe kto to jest, pomarańczowy. Dobra, weźmy ją. Weźmy ją. No nie, no ten to na pewno nie. No i dobra. I ona w takim razie pójdzie tam kontrolować te młyny. Damy jej jednego nomada. Tych zostawimy, pewnie prędzej czy później oddamy ich tam do tych domów publicznych. Czyli do gildii najemników, czy jak to się tu zwało, tak jest. A póki co, to jest Sylwia. Póki co, niech ona... niech ona idzie w kierunku tych młynarzy. No zobaczcie, jak ona się wyróżnia, taka jasna jest w porównaniu do tych wszystkich awatarów, takich klimatycznych, no nie? Z Diablo 3. Dobra, no to zostawimy ją na końcu, tak, żeby ona nam tutaj nie przedzielała swoją postacią tych naszych tutaj znanych bohaterów z Diablo 3. Tu artefakty zmienione, czyli zaczynamy od skrytki impów, tu już tak jest, tu już jest koniec. Koniec tego obszaru. Także będziemy się wracać. Rtęć, bardzo dobrze, rtęć, bo rtęci mamy mało, a jest nam potrzebna. O właśnie, jest nam potrzebna. Rozmawiałem z Marcelem odnośnie kilku spraw, ale dwie takie najważniejsze. Pierwsza, najważniejsza, mianowicie nie ominąłem tego czarnego grzyba. Po prostu go nie ma tutaj. Nie ma wszystkich tych elementów potrzebnych do questa, także jest w porządku. Mamy na razie ten piszczel Leoryka, mamy ten dzwonek Wirta wykupiony i jest dobrze. Nie ma czarnego grzyba, także nie muszę o tym myśleć już, ile ja się go tam przecież naszukałem. Masakra, tam klikałem w te podłoża wszędzie. A druga sprawa, właśnie, jeżeli chodzi o te surowce, tu mamy cały czas tę blokadę strażnika misji, tam pamiętacie, był taka postać była. I tak właśnie mówiłem, że pewnie do jakiegoś questu i to jest... O, tutaj, w tych ruinach, zaraz tu będzie... O, tutaj, dobra. To jest ten... więzień Kamyr. Ten questik z więźniem Kamyrem. To chyba nawet mieliśmy jako jedno z wyzwań, jak sprawdzaliśmy tę puszkę informacyjną do wyzwań na początku tego drugiego aktu. Tam chyba właśnie też było go uwolnić. To jest to. To będzie to. To już wiem. To taka ciekawostka, no. Taki drobny spoiler, no nie? Kto to jest? To takie, czekajcie, jeszcze coś ważnego miałem wam powiedzieć. Marcel tam mi za bardzo nie spoileruje, co tu się będzie działo, więc nie, no chyba nic więcej. Tylko mnie tak uspokoił z tym czarnym grzybem, no, bo tak mu tam mówiłem, że nie mogę go znaleźć w ogóle. Okej, czyli tak, tu się możemy gdzieś wracać. Fajnie by było przekazać tych czarodziejów jakoś umiejętnie. Wilka, żeby ona nie traciła ruchu, tu będzie za nami szła, więc dobra, gdzieś tutaj nam my jej przekażemy. O, niech ona, tylko tak, niech weźmie sobie to.
to możemy zająć, tutaj nie trzeba walczyć, niech się ogry namnażają. Alcarnus. No, wkraczamy do Alcarnus. No to było do przewidzenia, jak się biliśmy z tym miażdżykością, prawda? No i pewnie niedługo gdzieś ta Machda się tu będzie czaić, tak jak to było o, w Diablo 3. Musimy też o tym pamiętać. Siódmego dnia musi ktoś z tym korpusem legionisty być w Nowym Tristram, żebyśmy mieli więcej Pegazów. Na przykład zaklinaczka się może teleportować, nie? To muszę pamiętać o tym, bo to istotne. Czy istotne, no fajnie by było te kilka Pegazów więcej mieć, nie? Dobra, to co? Sprawdzamy dalej te niezbadane obszary. Skrzyneczkę to weźmie zaklinaczka. Pismo do Machdy, część druga. Od Beliala. Machdo, dotarły do mnie straszliwie smutne wieści, że nie udało ci się powstrzymać wroga przy posterunku Kasima. No, ale przynajmniej znaleziono szpiega. Gdy już zlikwidujemy ją i jej sprzymierzeńców, ten mały paskudny świat wpadnie w moje ręce. I może też twoje, jeśli zdołasz przetrwać. A, były takie pisma, były. Dobra, a tu jest kurczok. Tu jest ptasior taki kurczakowaty, nielot. O, puszeczka. Barbarzyńca zmniejsza swoje morale. I szczęście. A to spokojnie, to na czas najbliższej bitwy. Czyli na czas bitwy z sułtańskimi ifrytami, tak? O, tutaj. O, zaklęcie czwartego poziomu. To ostro. No, to trzeba na pewno sprawdzić. Artefakciki zmieniamy. Eirena tutaj za nami podróżuje. Niech ona weźmie złoto. Złoto. I to by było na tyle. Templariusz. Aha, przecież on bierze szkielety, żeby je też oddać za surowce. 204 szkielety. I mieliśmy jeszcze, czekajcie, mieliśmy... Co mieliśmy? Aha, tutaj możemy wejść, sprawdzić, bo sprawdzamy też te obozy uchodźców. One tam się... Coś tam się z nimi porobiło. Upewniamy się, czy na pewno ze wszystkimi. Czy może się pojawiła jakaś ciekawa jednostka, nie? Tutaj mieliśmy obóz uchodźców. O, niech on sobie poczeka przy wodopoju. Zobaczymy, co tam jest. Właśnie, to musimy o tym pamiętać. Szelma też idzie po szkielety, nie? O, tu ma nieodwiedzone. O, obrona. Ale szelma to nie ma co się teleportować, nie? Co ja mu mogę? Mądrość mu się nie przyda. O, nie wiem, niech weźmie sobie Altylerię. Tutaj dostanie bonus do ruchu, między innymi. I niech idzie po szkieletki. No, tu mu troszkę zabrakło, niestety. O, tutaj będzie mógł wziąć 168 szkieletów. Natalia wzięła podatki, czyli co, teraz wodopój i już będzie dostarczać armię na dwór króla Loryka. Tyrael też wziął podatki. O, i teraz Tyrael też może tutaj sprawdzić. Co tutaj jest? O, centaury są ok, nawet może zbierać, trochę go będą opóźniać, ale to nic. No, centaury są fajne. Ciekawe, jak długo tu będą teraz. Może zapamiętajmy, miesiąc szósty, czekajcie, ja sobie to nawet zapiszę. 625 to jest. 5 centaury obozy. Może jakoś ustalimy, jak to właściwie działa. Aha, i to jest teraz, on jeszcze musi tutaj sobie zajść w tym tygodniu i odebrać rudę. No, Tyrael normalnie miał siedzieć, bawić się dzwonkiem, a mu znaleźliśmy tu różne funkcje takie. I chyba tutaj wszystko wszędzie. Dobra. I w ogóle mamy limit bohaterów, tak? Bo to jest taki limit. Pewnie w przyszłości trzeba będzie się pozbyć tego bohatera, bo uwolnimy z jakiegoś więzienia kogoś znanego. Ciekawe, kto to może być gdzieś kiedyś. Może ten będzie Shen i ta zaklinaczka. Znaczy ta mistyczka, nie? Jeszcze może być na przykład. Chociaż ja wiem. Kowala nie mamy, nie? Więc może nie. Więc może tych tam...
NPC-ów od craftu to nie będzie. Dobra, puszczamy turę w każdym razie. Do walki stają zastępy najemników. Aha, ale to ci z Wortam, tak? Którzy nam się nie pojawiają, bo nie wykupuje tych tych struktur potrzebnych do ich namnażania tam. To co? Sułtańskie ifryty, tak? Mogą być. 138 sułtańskich ifrytów uważamy na tarczę ogniową, no właśnie. Sułtańskie ifryty. Dobra, żeby nie były skłonne lecieć na łuczników może. Tylko na przykład na Pegazy. Weźmy to, spowolnijmy. Jedna grupka zestrzelona. Tutaj w zasięgu, weźmy ich, cofnijmy. Ci w zasięgu nie są. A, ci chyba są na strzałę. Nie wiem, weźmy tych, strzelmy. Ci niech się odsuną. Dobra, przeklikajmy. Tu mamy prostą strzałę. No i to już pójdzie. Koniec tury. Nowa tura. Tyki, łucznicy, tak? Czyli prosta walka rozgrzewająca, tak jak było w poprzednim odcinku. Też mieliśmy prostą walkę rozgrzewającą i... W sumie to rozgrzewania na pustyni to nasz barbarzyńca nie potrzebuje. Kaplica magicznych sekretów. Zaklęcie czwartego poziomu. Co to będzie? Deszcz meteorów. No. To nie miałem tego jeszcze? No najwyraźniej chyba nie miałem. Całą ciemności. Coś tu ukryte za nim? Chyba nie. O, dzień dobry. Dzień dobry, pani Magdo. No ale nie jest jakaś bardzo silna, co? No, tu jakaś hydra siedzi jeszcze, a taka słabsza. Gorgony, no okej, wiwerny, ważki. Może coś czaruje, nie? Magda, czekajcie, co Magda może czarować? Co ona tam robiła? Ona tam mało co robiła, ona zawsze taka słaba była. Może to też będzie słaba. Złota ma dużo. Magda. Jak to tu zrobić? Dobra, podejdźmy może jeszcze kawałek. Zostawimy tę walkę na później. Pozbierajmy sobie tu może jeszcze. Pyk. Chyba, że... Czekajcie jeszcze momencik. No moglibyśmy... Mamy pozytywne morale. No moglibyśmy na wszelki wypadek coś wziąć tutaj. Cyklopy? To są te niezabrejdowane. Albo czarodziejów na przykład. Też by strzelali sobie. Coś tam może rzucili fajnego. Możemy wziąć. Mamy morale na plus. Moglibyśmy jeszcze coś wziąć. To tak zrobimy. To w takim razie Eirena... Tutaj pozbiera. Niech nam da tych czarodziejów. No, muszę pamiętać o tym. A to już w ogóle koniec jest przecież. To pokonamy Magdę. Czekajcie, co tam się później działo? Co my mamy właściwie robić? Momencik. Zanim tu będziemy kombinować. Bo tutaj coś na starcie, nie? My mieliśmy pokonać... Magdę był strażnik misji, był... Ale nie, ten strażnik misji to był tam u Nextisa, nie? Pokonać Magdę, żeby pchnąć fabułkę, te wszystkie historyjki. Tutaj jakaś nagroda za Magdę. A tu nie wchodziłem w to? Nie, najwyraźniej. To tutaj pewnie coś się wyjaśni. Albo tutaj. No dobra, to będziemy sprawdzać. Tutaj to pewnie jakaś oaza Dalgura gdzieś będzie, co? Tak to zobaczcie, jakaś oaza taka tutaj. No, woda. Coś takiego może być. No ale dobra, to w każdym razie ta Magda zaraz.
Pozbierajmy jeszcze złoto. I co, od razu atakujemy? Chyba jest wszystko dobrze. Myślicie, że... A, momencik. Na wypadek, gdyby jakąś taktykę miała. Czy my musielibyśmy coś przestawiać koniecznie? Raz, dwa, trzy. Wiwerny. Raz, dwa, trzy. Są wiwerny. Raz, dwa, trzy. Wiwerny. Wiwerny by były trochę poniżej środka. Nie, no chyba okej. Ważka najszybsza. Centaury są na dole w miarę jakby co. Nie, no chyba dobrze, nie ma co. Chyba może być. Uwaga, zobaczmy ją. Nie wygląda jakoś bardzo groźnie. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości. No, w rzeczywistości... Dla komputera jest to tak, jak widać na załączonym obrazku. No nie za wesoło tutaj. Kurde, co tu się dzieje na starcie? No nie ma taktyki. Nie ma taktyki, ale jest okej chyba. A wzięła tę hydrę z zamku. No tak, ona w zamku siedzi, są młode przecież. Już strzały dostaliśmy na starcie. Momencik, co to się stało? Elfy, elfy, elfy. Oślepienie na Pegazy. Smocze ważki na centaury, to tam nieważne. No dobra. Jest 105 strzelców. Jeszcze królewskie wiwerny mogą wylecieć zza mury. Reszta musi wychodzić. Królewskie wiwerny jeszcze 6 ruchu po spowolnieniu będą miały. Poza tym... Słaba ta Magda się wydaje. Tylko trzeba to, kurde... Te wieżyczki, kurde, no nic z tym nie zrobimy. Za bardzo. Musimy jak najszybciej zakończyć tę bitwę. To co, rzucimy na pewno spowolnienie. ...76 ważek nam tutaj lewituje. Na pewno musimy tych atakować. No, łucznicy to tutaj wszystkich na salwę nie ściągną na bank. Weźmy tutaj sobie, rzućmy też. Tylko jedna grupa latająca. Tu, aha, no i tu. No, kurde, z tym coś trzeba. Możemy kontrę wziąć na siebie. Będziemy te smoki brać zamiast jednorożców, nie? Będziemy smoki brać. Weźmy tu, zaatakujmy. O! Dobrze, tak właśnie miałem cichą nadzieję, że może akurat wejdzie. No i weszło, no i bardzo fajnie. To dobra, to ważki olewamy na razie. Ile tur? 3 tury. No. Powiedzmy, żebym tylko nie zapomniał o nich. Tutaj poczekajmy. Poczekajmy. No tu shielda mogę dać. Tutaj strzelam. Dobrze. Tu się miotają, krzątają. Wiwerna sobie w fosę wleciała, nie? Genialny pomysł. Dobra, ci wykonali ruch, możemy hydrę zaatakować. 6 przeżyło. Możemy zabić 6 tymi. Od razu byśmy się odsunęli od ważek, moglibyśmy strzelać. I tutaj tak blisko, na prostą strzałę. Czy coś by nas mogło sięgnąć? Nie. Wiwerny już nie będą żyły. Ci są oślepieni. Czyli muszą wychodzić na spowolnieniu. Raz, dwa. Ile to ma ruchu? 3. Dobra, powiedzmy, że możemy tu stanąć. Przynajmniej na razie. Pyk. Dobrze, dobrze, strzelajcie sobie w centaury. Świetny pomysł. Nowa tura, możemy poczarować. Może odblokujmy sobie Pegazy, bo to dosyć ważna jednostka, jeżeli szybko chcemy tę bitwę zakończyć.
Ze względu na wieżyczki, to szybko by było tę bitwę fajnie zakończyć. Dwie tury jeszcze. No dobra, trzeba te gorgony pomalutku redukować. Pegazy. Czekamy na nalot, nie? Jednorożce mogą czekać. O, prosta strzała. Ci tu nawet fajnie sobie stanęli. O, tutaj jest ok. Tu dajmy shielda. O, tych trzeba zastrzelić na bank. No. Magda lubi oślepiać, widzę. Tutaj nie. Robimy nalot. 150, 21. Ci teraz tutaj będą wychodzić. Trzy ruchu, ci się przesunęli. Trzy ruchu, dobra. Tych możemy. Dobra, ile jeszcze tych centaurów tam zostało? 35 centaurów może być. Wolno zabijają. Straty, 2 centaury. Płatnerstwo działa, nie? Jeszcze jedna tura oślepienia. Wycofajmy się tutaj. Przygotujemy jakiś nalot następny. Co tu teraz będzie wychodzić? Pewnie gorgony, co? Chociaż... Jak to? Co to teraz będzie? Moment. Nie, dobra, może poczekajmy. Może poczekajmy, poczekajmy. Strzelmy w gorgony. Dajmy shielda. No to możemy zabić praktycznie. Dobra, to ci będą wychodzić pewnie. Kurde, walka nam się przedłuża przez takie rzeczy dziwaczne. Dobra, atakujemy tego. Wolno zabijają centaury. One jeszcze długo tu wytrzymają. Koniec. Dobra. Musimy z tym coś zrobić. No, możemy oślepić teraz na dłużej. 11 tur. No to mi się bardziej podoba. Musimy się zająć tymi murami tutaj. Ważki nam nie uciekną. Dobra. Tutaj poczekajmy. Nalotu jeszcze nie robimy. Tu możemy atakować. Czekajcie. O, 4, 5. Nie. Ile to ma ruchu? 6. Nie, poczekajmy. Okej. O, to możemy zabić. Shield. Hydra, to wyleci. Czekajcie, ja może poczekam. A, tyle jeżeli chodzi o nalot. Dobra, ten tutaj podlatuje. Zlikwidowany. No została ta hydra. Jednorożce czekają. O, gwarancja zabicia, świetnie. No i łucznicy, tak? Poszło. No, prosta walka. Z Magdą. No ale Magda nigdy nie stanowiła problemu w Diablo akurat. Dobra. Tunika króla cyklopów. Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa... Aha, no tak. Oczywiście moc, nie? Oczywiście moc plus 4. Kurde, jeszcze trochę i ta nasza implozja będzie niesamowicie potężna przecież. Ale ja przecież z implozji nie będę korzystać. 1800 punktów obrażeń już. W ogóle many mamy mało. Trzeba coś z maną zrobić. Dobra, słuchajcie, mamy Alcarnus. Zobaczmy sobie to Alcarnus. W ogóle tam hydra była, nie? To może możemy... Możemy! Możemy rekrutować hydry. Skończyły się hydry w gildii najemników, to teraz mamy tutaj jakąś hydrę do rekrutowania. Nawet dwie. Szukajcie, niech ja to zobaczę. Wszystko... Wszystko Magda tutaj rozbudowała, co można było rozbudować. Targowiska, nie ma szkoda, nie ma karczmy. Nie ma karczmy. Kuźnia, stocznia, gildia magów, poziom trzeci. Jakieś czary ciekawe? Czy tam się tu opłaca w ogóle wchodzić? O...
chyba to wszystko mamy, nie? O, możemy wejść ze względu na to, że dostaniemy plus 1 do obrony, to na pewno. Plus 2 do ataku, aha, jak się broni. Tutaj poza tym to... Ale 500 zł dziennie. Czyli wejdziemy tutaj, żeby dostać 1 do obrony. Hydry będziemy mogli rekrutować, o, już niedługo. Będzie nowy tydzień. Ekstra. Czyli nasz główny bohater na pewno tutaj wchodzi, żeby dostać ten bonusik. Odwiedzasz świątynię wojny. Plus 1 do obrony, może być. Ci mogą zostać tutaj. Jakby co, to się po nich teleportujemy. Bo co, no bo będziemy brać teraz pewnie właśnie zamiast jednorożców te smoki. Zamiast tytanów fajnie by było cyklopy wziąć, bo już mamy ich naprawdę dużo. Czyli pozbylibyśmy się jednostki z zamku tytanów, wzięlibyśmy jednostkę z zamku behemotów, czyli te cyklopy. Morale by się nie zmieniły, jednak siła uderzeniowa strzelców by wzrosła. Tylko trzeba by zupgrade'ować też te cyklopy, nie? Jak my to zrobimy właśnie teraz, jeżeli tu jest koniec, to trzeba by się wrócić do Alcarnus. Znaczy do Caldeum, tak? Caldeum, nie do Alcarnus. Tu jest Alcarnus. Może od końca to zróbmy. Żebym ja tutaj nie namieszał coś. Tu idziemy do tych młynów wszystkich. Dwóch. Do tych wszystkich dwóch młynów. No to kawał drogi. Aha, no właśnie, zabiliśmy Magdę, czyli możemy iść dalej. Tuż przed śmiercią Magda odgrażała się, że demon Belial zapanuje nad światem. Tylko ja mogę go powstrzymać, zanim zgładzi ludzkość. To są teksty barbarzyńcy, no nie? A nie Abd al-Hazira. Nextis, level 10 już. Uwolnij Adrię. Kolejny etap. Dobra. Terael. 10 rudy, bardzo dobrze. 10 rudy i niech on się zatrzyma, bo tutaj mamy jeszcze do sprawdzenia to. Mamy do sprawdzenia to, nie? Tutaj był Feniks ostatnio, no ale no co? Może będzie coś równie fajnego, na przykład Złoty Smok. Nie, no, trzeba będzie to na pewno sprawdzić. Poza tym Natalia, ona już dostarcza armię. To jest końcówka tygodnia. I ona też musi iść tutaj, nie? Tu był obóz na pewno do sprawdzenia. Zobaczymy, co tu będzie. Szelma. O, Szelma bierze szkieletki. Tak zygzakiem tutaj przebiega. W głowie mu się zacznie kołować zaraz. Tutaj sprawdzamy. Uwaga! Trole. No, troli to nie będziemy tutaj stać, żeby zbierać. Zaraz, pomału. Jak to zrobimy, żeby było dobrze? Na pewno dnia siódmego zaklinaczka musi być w nowym Tristram. Czyli dobra. Zaklinaczka poszłaby do nowego Tristram. Zaklinaczka by poszła do nowego Tristram. Mogłaby nawet tam na Szelmę poczekać. Jakbyśmy to zrobili? Chociaż Szelma jeszcze daleko ma. Bo fajnie, żeby ona jemu przekazała ten korpus legionisty. Przecież ja nie będę się nią ciągle wracał. Pod koniec tygodnia w końcu zapomnę, a Szelma tam zawsze jest w pobliżu. Jakby to zrobimy? Zanim ten Szelma tam dojdzie przecież. Przecież to masakra. Też aż tak już daleko nie ma, nie? Trójeczka tu jest. Możemy zrobić tak, że zaklinaczka może zamiast templariusza tym razem będzie odpowiedzialna za dostarczenie armii, tam za odwiedzenie młynarza przy Wortam. A templariusz by na przykład
Templariusz mógłby pochodzić z nami. Tylko pytanie, jak my, gdzie my teraz będziemy tu chodzić? Jak to będzie w ogóle wyglądać? Musimy sprawdzić to i sprawdzić to. No ale gdzieś pewnie będziemy chodzić. No to Templariusz, powiedzmy, by z nami pochodził. Ona by tam sobie postała w pobliżu szelmy. Przez ten czas właśnie może pozbierała jednostki. Dobra, czyli tak, powiedzmy, zaklinaczka, nowe Tristram. My tutaj. Tylko jeżeli zaklinaczka by miała coś kombinować... Czekajcie, jak to zrobić? Bo ona by wtedy musiała też upgrade'ować jednostki, skoro chcemy teraz jakieś takie wymiany robić. Musiałaby zupgrade'ować na pewno zielone smoki. Jakieś ptasiory warto by też zupgrade'ować. Fajnie by było mieć Feniksy, nie? Może tak zróbmy. Chodźmy tutaj tym naszym głównym bohaterem. Możemy questa oddać na przykład też. Gdzie to było tu? Tutaj było. Oddamy questa i pójdziemy zobaczyć to. Bo jest bliżej niż to. Jest dzień 6, dnia 7, nawet po drodze tutaj te stajnie zahaczymy. Muszę to jakoś sobie fajnie tu myśleć teraz. Więc myślę, że to na start by było niezłe. Przenieśmy się do Kaldeu. I zobaczmy tutaj nagrodę. No, po pokonaniu Mahdy postanawiasz porozmawiać z Teraelem o dalszych planach. Zabiłem Mahdę. Nim zeszła z tego świata, powiedziała, że Belial wysłał gwardię imperialną, żeby schwytali Leę. Czyli muszą przetrzymywać cesarza wbrew jego woli. Drżę na myśl o tym, co Belial może zrobić z Leą i jej rosnącą mocą. Jedyną szansą na ocalenie Lei jest wyswobodzenie cesarza z rąk imperialnej gwardii. Musimy dostać się do miasta, może Ashera nam pomoże. Porozmawiaj z Asherą przy bramach miasta na bazarze w Kaldeum. Aha, okej. A to nie rozmawialiśmy już? No zaraz. Cztery Feniksy. No pięć by było fajnie mieć, nie? Tak jak mówiłem kiedyś o tych pułapach. O, dobra, weźmy je. Pięć. Dobra, to trzeba mieć na uwadze. Zaraz, jak my to zrobimy? To skoro zaklinaczka by miała ulepszać jednostki, to może niech on... Ile ona ma ruchu? Jeszcze raz tu. 535, to są dwa teleporty. Dobra, to moglibyśmy jeden zdobyć do Kaldeum, wziąć ptasiory, przenieść się do nowego Tristram, tam gdzie ona ma siedzieć. Weźmy tak zróbmy. Czyli... Bo ona nie musi wchodzić tu, nie? Niech ona pójdzie do Kaldeum. Ptasiory. Tylko zaraz, jeżeli mamy ulepszać ptasiory, to też by musiała poczekać, bo będzie więcej ptasiorów lada chwila, nie? Chyba, że nie chcemy czekać do pierwszego dnia. Weźmiemy tylko tak, żeby tę piątkę mieć. Czyli jeszcze jednego ptasiora na upgrade, czy wszystkie? Wszystkie, nie? Chociaż nie, no, z kasą. Z tą kasą teraz po zakupie dzwonka Wirta jest problem. Jeżeli będziemy chcieli wykupić smoki, zupgrade'ować smoki, zupgrade'ować ptasiory, zupgrade'ować cyklopy, to będzie majątek kosztować. Chociaż dostajemy sporo kasy codziennie, nie? Teraz nie chce mi się tego przeliczać. Możemy wziąć na razie jednego ptasiora pod upgrade. Albo sześć na przykład. Sześć. No nie powinno być problemów z sześcioma. Czyli będziemy mieli jakby co dwie takie grupki. Będziemy chodzić z piątką Feniksów, jakby co, to już kolejna piątka będzie. Bo jeszcze jest wciąż za mało. Za mało będzie ptasiorów, żeby to traktować jako taką grupę uderzeniową, a łatwo będzie można przy jakiejś groźnej walce, podczas groźnej walki stracić wszystkie. Podczas jakiegoś taktycznego ruchu blokującego strzelców, więc lepiej tę piątkę mieć tylko na razie. Więc weźmy sześć ptasiorów, to z tamtymi czterema będzie 10, czyli dwie grupki jakby co.
Zobaczymy, jak to z tą kasą będzie. Ona by wzięła na razie 6. To może tu zostać. Albo nie, to zostawimy w tym, w nowym Tristram. Chociaż... Nie, w nowym Tristram może zostać, nie? W nowym Tristram na pewno musimy mieć tych... Bo co ona ma w ogóle dwóch tych? Jeden jej starczy. Musimy cyklopy na pewno dostarczyć, bo w nowym Tristram trzymamy tego więcej. Dobra, powiedzmy, że tak. Teraz idziemy do nowego Tristram. Zostawmy tutaj te jednostki. No, na razie nawet to można zostawić, to żadnych pustynnych obszarów nie ma. Czyli tak, pierwszego dnia będziemy brali smoczki. Będzie 10 w sumie. No i 10 zamiast tych naszych obecnych jednorożców to już będzie naprawdę dobrze. Poza tym będzie szła zapgradować cyklopy, ale to jeszcze nie teraz. Niech ona czeka do tego pierwszego dnia. Czyli dzięki korpusowi legionisty... Patrzcie, nawet napisane jest. Tygodniowy przyrost 15. Zamek plus 5, korpus legionisty plus 3 i dodatkowo plus 2. Ona tu będzie musiała być 7 dnia. No już praktycznie nie ma ruchu, to nie robimy tutaj nic. A jeżeli chodzi o Templariusza w takim razie, to niech on się przeniesie też tutaj do Kaldeum. Niech zostawi te szkielety tutaj. No Mada nie musi brać, bo on ma mistrzostwo w znajdowaniu drogi, także żadna pustynia mu nie straszna. I on by mógł pójść właściwie z nami, nie? A, tutaj szkoda, że nie sięgnie. Tutaj sięgnie, dobra, niech stanie sobie tutaj. Przy wodopoju. Chyba, że manę mu chcemy odnowić. Chcemy? Nie, nie ma takiej konieczności w sumie teraz. Bo skoro będzie z nami chodził, to w końcu nawet jakby musiał się wyteleportować, to on dostaje dwa punkty dziennie? Jak on dajmy? Tak, podstawowa inteligencja. On dostaje chyba dwa dziennie. Nie, tutaj mistycyzm. Regeneruje dwa... A to on 3 punkty w sumie manny dziennie dostaje. To luzik. To będzie miał na teleportację szybko. Nie marnujemy ruchu, idziemy tu od razu. O, a nasz bohater to musi sobie zregenerować tutaj ten manę. No to raczej. Także nasz bohater jeszcze niech tutaj sobie stanie. To zawalone normalnie wszystko. Dobra, to były takie różne zabiegi. Trochę mi to zajęło, ale jestem w miarę zadowolony. Troszkę to ogarnęliśmy. Ważny etap zakończony, czyli zabicie Mahdy. Weźmy, przekażmy tutaj artefakciki. Zakończmy turę. Artefakty znowu. Teraz może od końca. Czyli tak, tutaj nie ma filozofii żadnej wielkiej. Mamy po prostu... O. No, tutaj możemy się zatrzymać. Tu na razie nic nie zrobimy. Nextis sobie nowe obszary sprawdza. O, to mnie interesuje. No, co tutaj? Gobliny. No teraz gobliny. O, tu możemy stanąć. Był Feniks, są gobliny. To się nazywa przepaść. O, może tutaj coś fajnego? Nope. No dobra, no ale fajnie, że to posprawdzane jest. Dzień 7. Dobra, ona się szykuje już. Podchodzenie, zbieranie armii i tak dalej. Szelma, no on jeszcze tutaj musi sobie pochodzić z tymi szkieletami. Ale już coraz bliżej. 7 dzień, Templariusz. Znaczy fajnie, żeby on za nami jednak szedł, a nie przodem, mnie. Ale to zaraz. Zaklinaczka, dzień 7. Ona będzie musiała być teraz w zamku, jak będzie ta tura mijała. Możemy jeszcze nią sobie tutaj na przykład zajść na chwilę. Wiedza plus 1 jest fajne. Taktyka jej się chyba nie przyda. Weźmy na razie to. O, niech ona tu siedzi. Niech ona tu siedzi, weźmie te smoczki pierwszego dnia. Weźmie cyklopy i będziemy kombinować. Dobra.
Teraz tak. To w takim razie najpierw nasz bohater by poszedł. Ma naładowaną manę. 80 many. Więc niech on teraz sprawdzi może. A, fajnie by było przy stajniach zostać. Ile tu ruchu będziemy mieli? Dużo. Dużo. To możemy śmiało odblokować to. Zobaczymy, co to jest. Uwaga. Aha, no pokonaj Mahdę, czyli tutaj. Po zabiciu Mahdy zwracasz się do Ashery. A, to tutaj gadamy z Asherą, dobra. Ashero, cesarzowi grozi niebezpieczeństwo. Muszę z nim pomówić. Słyszałam, co zrobiłeś w Alkarnus i posterunku Kasima. Mam ci za co dziękować, dlatego chętnie pomogę. Kapitanie Raven. Raven. Ten mężczyzna posiada cenne informacje o masakrze na pograniczu. Musimy natychmiast widzieć się z cesarzem. Dobrze, ale nie liczcie na ciepłe przyjęcie z jego strony. Chodź, zaprowadzę cię do pałacu. Idziemy do pałacu tutaj. Ale dobra, dzień siódmy. Zatrzymajmy się tutaj. W takim wypadku. Czyli jeszcze Templariusz nie będzie szedł. No, tak się martwiłem o jego ruch, a tutaj on jeszcze to przeczeka. Dobra, to niech on tutaj jeszcze poczeka. Naładujemy mu dużo ruchu. Tutaj czekamy. Artefakciki zmienimy sobie. Dobra. I co, wszystko? Chyba wszystko, nie? Rozpoczynamy w tym momencie nowy tydzień. Żółw. Tydzień żółwia. Artefakty zmieniamy. To co, idziemy od razu? Uwaga, stajnie, bo to pierwszy dzień tygodnia. Czyli pałac. Dobra. Czyli armii na razie nie przekażemy tak naprawdę, bo... No bo nie, musimy ją ogarnąć, spokojnie. Musimy te smoki nad nimi popracować, nad tymi ptasiorami, cyklopami. To będzie, powiedzmy, dopiero pewnie w następnym tygodniu przekażemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba, że w tym, jakoś później. Nie wiem, jak ta nasza dzielna zaklinaczka sobie szybko z tym poradzi. No zobaczymy. Uwaga, wchodzimy do pałacu. O, to takie pałacowe ogrody tu widzę są. Na razie, dobra. Pałacowe ogrody. Cesarz Hakan II. Twoje starania o audiencję robią wrażenie. Moi strażnicy mówią, że masakra niewinnych mieszkańców Alkarnus to twoja sprawka. Nie daj się nabrać na te kłamstwa. Alkarnus to dzieło sług Beliala, Mahdy i jej sabatu. Skoro tak, to dlaczego twój szpieg czaił się w moich kanałach? Straże, przeprowadzić ją. Puść mnie! Brzydzę się przemocą. Straże, przekazuję sprawę w wasze ręce. Ucieknij z pałacu cesarza. Będzie walka pewnie jakaś. Tak, to już tutaj. Dobrze. Walka w pałacu cesarza. No tak było w Diablo 3 właśnie. Dobra. Tam była taka potyczka. Czarodziejki. Jak my im morale ścięliśmy tutaj. Patrzcie na to. To mi się podoba. Potęga tych nowych artefaktów schody. Jak dla mnie to one są przegięte. Znaczy te obniżające morale. Jak dla mnie to nie powinno tego być, ale co ja się tam znam. Sprawiły, że zaklęcie przygnębienie straciło na wartości. Chyba, że to były jakieś artefakty wyższego poziomu. No nie, no to jeszcze. Dobra. Co my tu zrobimy? To pod prostą strzałę fajnie by było podprowadzić, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj? Chyba tutaj. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze, będzie. Rozpoczynamy bitwę, spowalniamy. Czekamy na łuczników, tak? No i dobra, zobaczymy jak... O, właśnie, te morale.
To jest to. Ciach, Hydra. Dobra, niech oni tutaj sobie staną. Tutaj atakujemy. Nalot. No nie, w tej turze nalot to nie. Dużo nawet ich tu jest. Ale są bardzo wolni. Trzy ruchu to wszystko tu ma. Poczekajmy, poczekajmy. Ważne, żeby hydrą się odsunąć. O. I niech sobie podejdą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aha, okej. Dół. Dobra, to tam już się zabije czymś jednorożcami. Nope. No, tu możemy zastrzelić. Już będzie z głowy. Tu na razie ich za dużo. Dobra, poczekajmy znowu, niech podejdą. Ci są niebezpiecznie blisko. Ci jeszcze nie. Dobra, atakujemy tych. Trzeba ich zabić w tej turze. Nie powinno być problemów. Hydra, zaraz, tylko żeby ta hydra była poza zasięgiem. Tutaj byśmy, tak, tutaj możemy zaatakować. Zostało 12 tylko. Okej. Jednorożec to nope. 5, 7. Możemy sobie tu walnąć. Teraz nalot pegazowy mogę zrobić. Nope, ty się wycofaj. Czyli jesteśmy poza zasięgiem. Teraz tych rozpracowujemy. Tyk. Okej, o, hydra może od razu zaatakować, zabić i zostali ci. Tu nie. 37, hydra też będzie, dobra, to czyli możemy śmiało nauczników tutaj czekać, nie trzeba się odsuwać. Hydra, luzik, no nie zdążyli dojść, nie trzeba było uciekać elfami. Obrona plus 1, 33 poziom barbarzyńcy. Bardzo fajnie. Wodopój, ale to nope. Tutaj też strażnicy cesarza jacyś. No to załatwmy strażników cesarza. Zobaczymy, jak ci się ustawią z kolei. Obstawiać tutaj coś? Żeby nie zachciało im się nauczników iść. Klik, klik. No, ten i tak idzie górą. O, ale ci się fajnie ustawili. Dobrze. Jednorożce. Dobra, tutaj chyba osłabiamy. Nalot pegazowy za wcześnie. Jakie twarde są te niksy. Czekamy na hydrę. Teraz. No już teraz pegazy powinny chyba tutaj załatwić sprawę, nie? Więc skupmy się na tych. Pegazy. Ptasior. Nowa tura, dobra, przeklikajmy. Tutaj pod hydrę. Prosta strzała, 45-48, tych atakujmy. Hydra dwa ruchy będzie miała, więc atakujemy. Tu pod pegazy. Jednorożce, nope. Nalot pegazowy. 26, nie ma gwarancji. Łucznicy. Koniec. Taka armia cesarza. Oho, muszę wejść. Muszę wziąć rtęć.
coś strasznego. Przecież ja się nie zajmuję zbieractwem w tej grze. No ale muszę. Musicie mi to wybaczyć. I co, mamy tu wejść? No, chyba musimy. Tu jest blokada, patrzcie, jakoś tu będziemy szli. Gdzieś... Patrzcie, tam coś jest przecież. Pałac cesarza. A to może być ten, to może być Belial w ogóle. A to jeszcze nie teraz do Beliala, to... Przecież jeszcze będzie walka z Zoltunem Kulem, w ogóle to masakra. Także to jeszcze dużo chodzenia. Na razie tutaj gdzieś musimy. Czyli to będzie taka inna droga do Pałacu Cesarza, po prostu gdzieś tu. I tam pewnie Belial będzie. Mogłem w sumie podejść tu jakoś, wziąć tę lunetkę, to może byśmy go podejrzeli, nie? Bo ja mam tę lunetę. Ale się nie będę wracał teraz, żeby ruch marnować, no nie. Ale można pewnie było go podejrzeć. Dobra, chodźmy tu. O, może pałacowe piwnice z Diablo 2. Jakiś harem tu będzie. Czekajcie, jak to tutaj... Tutaj chyba końcówka, nie? Więc... Tutaj coś więcej, więc najpierw tę puszkę weźmiemy sobie. O, tu dostaniemy plus jeden do mocy lub wiedzy, czyli wiedzę weźmiemy. Dobra, czyli najpierw tutaj zajdziemy. Lea. Znalazłam moją matkę, Adrię. Żyje, ale Gwardia Imperialna trzyma ją gdzieś tam na dole. Musimy ją odnaleźć. A, będziemy Adrię ratować. Ale tak, najpierw artefakciki. Zaraz, tak. Templariusz idzie za nami. Czyli też sobie weźmie te stajnie. Cyk. My badamy teren. Tabliczkę sprawdzimy. Kanały Kaldeum to są. A, to są kanały, nie pałacowe. No tak, to przecież tam kanały były. Nie żadne pałacowe piwnice, tylko kanały. Dzień pierwszy, dobra. Teraz tak, bardzo ważny dzień dla naszej dzielnej zaklinaczki. Bo tak, ona będzie szła z prasiorami, żeby je ulepszyć. Smoki kupujemy. O, teraz to ja się wykosztuję. 55 tysięcy. 24 tysięcy za 10 smoków tylko zielonych. A trzeba jeszcze będzie zupgrade'ować. Na pewno weźmiemy cyklopy też pod upgrade. No i tu jest ok. To nie musimy brać, tu nie ma pustyń. Na razie nigdzie. Niech ona sobie weźmie to. I niech idzie to zupgrade'ować. A, szkoda, że nie dojdzie tu, no ale luzik. Ona to sobie będzie pomalutku szła z tymi jednostkami. I bardzo dobrze. Manę ma, będzie mogła się wracać teleportacją. Szelma. Właśnie, kurde, miałem ten korpus przekazać. Musimy o tym pamiętać, ale to spokojnie, to jeszcze się to zrobi. Tylko muszę o tym pamiętać, bo na tę armię dostarczy. I tak się będziemy teleportować, to będziemy mogli się teleportować tu, Szelma będzie w pobliżu. Damy radę. Ważne, żeby Szelma miał w efekcie korpus legionisty. Nowy Tristram. Dobra, są szkielety, jakby trzeba było je tam coś tam... A już mamy w sumie ten, surowce, moglibyśmy tego więźnia Kamyra uwolnić. To nawet nie musimy teraz poświęcać tych szkieletów, ale dobrze, że one są. Jakby nam brakowało gdzieś surowców, to już teraz nie musimy po nie chodzić gdzieś tam w teren. Tylko szybko można do gildii najemników oddać takie szkielety i będzie luzik. 7 ruchu, 9 ruchu jest ok. To jest dopiero dzień pierwszy, mamy dużo czasu. Teraz nie musimy tam na dół chodzić. Dobra, no wiecie o co chodzi. Tam do tego dolnego obozu, tylko do górnego. Więc ma trochę bliżej Szelma. Weźmy stajnie. Możemy po centaury iść też. Ile ich tutaj? 42, no nie, może jakoś bardzo dużo, ale niech on sobie idzie je zgarnąć. Weźmie później tych magów. I będzie tutaj stacjonował, tak żeby dostać korpus legionisty. Ona... Dzień pierwszy, czyli Natalia zaczyna swoją akcję zbieracką. Tutaj, kurde, odcinek trzeba kończyć
Mało zrobiłem znowu tak naprawdę. Może troszkę dłuższy znowu zrobił. Chodźmy tutaj Terraelem teraz. Co ten Terrael? Czyli tu nie będziemy musieli Terraelem wchodzić, bo tu lipa jest. Przynajmniej na razie. Jak tam kiedyś się znowu jakieś zmiany porobią w tych obozowiskach, to będziemy myśleć. Tutaj teraz będzie szedł, czyli zatrzyma się tu. Tu nope. Tutaj idziemy cały czas dalej. Teraz jak my to będziemy szli tutaj, tutaj. Fajnie by było stajnie po drodze zahaczyć też. Kawał drogi. Okej, okay, puszczam turę. A w ogóle ten, czekajcie. Coś się zmieniło tu? Co to? Słabo. Roland. Pomarańczowy posiada największą moc. Właściciel karczmy coś nowych informacji dla nas nie ma. Dobra, puszczamy turę w takim wypadku. Zastępy najemników. Bierzemy artefakciki. Dobra, zobaczymy tę puszkę, co tu jest. No, dawaj. O. Barbarzyńca na bagnach gdzieś zgubił kilka monet złotych, tak? Magazyn Medus, luz. O! Obóz najemników znowu jest. Królewskie meduzy atakujemy. Siarka, dobrze, mamy mało siarki. Coś tu schowane? Chyba nie. Tu zobaczy templariusz. To musimy na pewno wziąć. Bonus do wiedzy. Musi być, żeby było więcej many. Wiedza. Coś schowane? Nie schowane. Jeszcze mamy ruchu powyżej 1000, więc nie ma co tutaj stawać. O, templariusz. Już mógłbym za niego to podnieść, nie? Ale nie. Oszczędzamy ruch. Czarty. No nie, no czarty nie, no nie. Templariusz też ma dużo ruchu. Tu się możemy zatrzymać, a templariusz... O, templariusz trochę dalej. Dobra, to niech templariusz idzie pierwszy. Chwilowo. My będziemy się trzymać tu za jego plecami. Okej. Zmieniamy artefakty. Zaklinaczka. No, ona idzie ulepszać jednostki przecież. Za szybka to ona tu nie jest, a? A dużo ma do zrobienia w tym tygodniu. Miejmy nadzieję, że zdąży. To dopiero dzień drugi. Powinniśmy się wyrobić ze wszystkim. No, na pewno. Może nawet byśmy zdążyli? Pewnie zdążymy. Tego więźnia Kamera uwolnić. To ona by to też załatwiła. Mamy już surowce, więc powinno być dobrze. A, tu możemy iść po te centaury. No, tu nawet nie trzeba się przy wodopoju zatrzymywać. Niech on sobie je weźmie. O, tu się wracamy. Natalia. No, Natalia od razu do stajni. 1070, 974, niech sobie stanie tu. Tyrael, rudę zgarnie. I idziemy do następnego młynarza, tak? Po drodze obóz, jeszcze raz zobaczymy, no chyba się nic nie zmieniło. Ale tu musimy dotrzeć przede wszystkim. Tu nie, tu nie, tu stajnie. Tu nie, tu nie, tu stajnie. Ile tu ma ruchu? Dużo jeszcze. Tu się nie zatrzyma. Dobra. Artefakciki zmienione. Puszczamy turę znowu. Artefakty zmieniamy. To co, kończymy odcinek? Jeszcze może troszkę. Coś by się przydało, jakiś taki znaczący postęp zrobić tutaj jeszcze. Co teraz mamy niby tę Adrię uwolnić, tak? Myślicie, że daleko ona gdzieś tu będzie? Może Adrię byśmy uwolnili. Zaraz, żeby templariusz się tu gdzieś nie wpakował w coś. Można kopać, można kopać. Bo on teraz tu pierwszy jest. Tu jest taki zagajnik.
Ktoś tu pilnuje. Templariusz nas blokuje. Odsuń się na chwilkę, chłopcze. Coś tam siedzi. Aha. Kapłani. Dobra, i tam jakaś puszka znowu jest. Kapłani. Strata ptasiora. Nie możemy sobie na to pozwolić. 109. Nie powinno być problemów, tylko weźmy tutaj na prostą strzałę, podejdźmy. To ma speeda 7 tylko, jest wolniejsze od wszystkiego tutaj, więc nie musimy rzucać spowalniania. Tutaj luz. Luzik. Puszka. Morale. A tu co to było? Gniazdo Wyvern. Zwiększyli mi morale na czas walki z Wyvernami, z czym w ogóle nie będzie problemu, nie? No tak, dobra. Wyverny pokonane, 420 punktów doświadczenia i Wyverny się będą tutaj namnażać, tak? No niech się namnażają, bardzo dobrze. To zaraz, bo znowu mnie ten Templariusz tutaj blokuje. Czy nie ma zasadzki? Bagna, bagna nie ma. Hydry chaosu. Może się przyłączą. Tak setka hydr by się przyłączyła. A, ile tu mu ruchu zostało? Dużo jeszcze. Można kopać. Zobaczmy, co to za zaklęcie. Ochrona przed powietrzem. O, nie sięgnę hydry. I nie sięgnę wodopoju. Templariusz w takim razie stanie przy wodopoju. A my będziemy czekać tutaj. Artefakciki. Artefakciki Weroniki. No! Zobaczymy, jak ten upgrade nam tutaj wyjdzie. W sumie 37 400. Kurde, z tą kasą. Normalnie, nie wiem, no tutaj ciężko. No, ale to będziemy wcierać do armii. Znaczy ptasiorów tylko 5, nie? Tam mamy 4, dołożymy jednego, bo na razie za mało, mówię, ich na jakąś grupę szturmującą. A szkoda by było stracić za dużo ptasiorów przy jakimś zabiegu taktycznym właśnie, blokowania strzelców jakiegoś silnego wroga. Dlatego te 5 musimy na razie mieć. Na wszelki wypadek. Czyli teraz tak. Jeżeli chodzi o naszą zaklinaczkę. To jest dzień 3. Dobrze jej idzie. Many ma 60, niech ona teraz w ogóle tutaj ten ma 6 wiedzy, nie? Bo dostała ten level, tylko więc może mieć many tak naprawdę 60 maksymalnie. Aha, i ma 60 maksymalnie, no dobrze. No tak, no ma 60, no wcześniej 50 miała cały czas, nie? Dobra. Ten kamer najpierw, czy... Nie, kamer nie ucieknie. Weźmy... Chodźmy do Worta. Ruda, no rudy to mamy dużo. Ale dobra, Wortam. Dzień 3. Chodźmy do świątyni. Stajnie ma odwiedzone. I niech ona sobie idzie jeszcze tutaj do składowiska klejnotów. I to też będzie z głowy. O tym trzeba pamiętać. Szelma, on wziął centaury, może iść jeszcze po magów. Póki zaklinaczka załatwia swoje sprawy, jeszcze z korpusem nie będzie tutaj biegła, to on zdąży zwerbować magów, się tu wróci. Natalia, po staremu. I Pegazy, tak? Tyrael. A nie, no tutaj przecież bierzemy te centaury, tutaj musimy sprawdzać. Musimy sprawdzać, 28, no właśnie. I Błynarz. No, bo już raz mieliśmy tu centaury, to teraz za każdym razem będą, dobra.
I to wszystko właściwie w tym, jeżeli chodzi o Tyraela. On będzie sobie od młynarza tak naprawdę chodził przez centaury do składowiska rudy, tak w kółko. Aż w końcu dostarczy jakąś grupkę centaurów tutaj do Kaldeum, tam kiedyś. To są plany odnośnie Tyraela. A tutaj idziemy, tak? Dzień trzeci, dobra. Chcę, żeby ona doszła. Artefakty zmienione. Puszczam turę. Zmieniamy artefakty jeszcze raz. I co ta hydra, tak? Teraz, jak to tu będzie? Tutaj ją gdzieś zabiję, nie? Tu będziemy dalej szli. No nie, no damy radę, nie? Damy radę. Nie z takimi przeciwnikami się walczyło w Heroesach. Komp to prawie ugrał sam. No ale spokojnie, żeby tutaj jakoś zbyt swawolnie do tego na pewno nie podchodzić. Ostrożnie. Rozpoczynamy bitwę, rzucamy spowolnienie. I zobaczmy, jak to pójdzie. Szkoda, że jeszcze kroczek do przodu nie wyszedł, no ale to nie wyszedł. Tutaj strzelamy. Jedna, dobra. Zaatakujmy. O, szczęście, jest fajnie. Dobrze. Tu możemy dobić jednorożcem. Tu szczęście akurat nie było bardzo potrzebne. Teraz tak, ciekawe jak to z tymi Pegazami będzie. Jakby co, to tutaj jest siódemka, tu jedenastka. Walimy sobie tu. Teraz tak, Pegazy. 9, 11, czyli siódemka gwarancja. Dziewiątkę ma gwarancję tak naprawdę, to muszę zapamiętać. Możemy to załatwić. Okej, ptasior nie. A Pegas się musi wycofać chwilowo. O, nad czym my się teraz będziemy... Znaczy tak, ty może czekaj, ty się wracaj. No, Hydra musi się wycofać tutaj. Czekamy na łuczników. Są łucznicy. Pyk. Tyk. Feniksy dobiją, nie? Feniksy będą dobijać. Zaraz, zaraz, 11. Tutaj może walnijmy. Tak równomiernie. Tutaj Feniksy. Nowa tura. Pegazy nie dadzą rady. 11, 12... Dobra, tutaj. To jest gwarancja Pegazowa, nie? Cztery, osiem... No możemy, możemy. Nic tu się nie może złego zdarzyć. Tylko teraz tak, tu jest piątka, więc to trzeba zaatakować. Tak jest. 213, luźk. 21, prawie 22 tysiące za walkę z takimi hydrami, ale poziomu nie ma. To nie ten etap, żeby te poziomy tak łatwo wpadały. Idziemy dalej. No, tu widzę, że templariusz będzie miał troszkę do zbierania. O! Uczony. Plus jeden do ataku, fajnie. A tutaj jakieś wąsze są. Ile mamy ruchu? 537. To tabliczkę też mogę wziąć. Raz, dwa, trzy. Mogę? Może nie, lepiej. Zaraz, jak to będzie? Tutaj zostanie nam 100... Nie, 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 poczekajmy tu.
Poczekajmy tutaj. Tak, on z tej tabliczki by wyszedł tym bokiem, nie? Czyli by zabrakło 4 punktów ruchu później na wodopój. To templariusz sprawdzi tabliczkę. My zostajemy tu. Zmieniamy artefakty. To tutaj chyba ta Adria będzie, co? Bo to już końcówka jest. Może Adria siedzi w puszce? Ja myślałem, że może będzie w więzieniu gdzieś. Ale Adria może siedzi w puszce. Nie wiadomo. Chodźmy tutaj. Naszym dzielnym templariuszem. On tu będzie wszystko ładnie zbierał. On zobaczy tabliczkę. Obskurny loch to jest. Okej, okay, niech czeka. Zaklinaczka, jak to u niej? Aha, może od razu iść do składowiska klejnotów? To jest dzień czwarty. Dobra. To jeszcze zdąży. Niech ona w takim wypadku idzie do... na posterunek Kasima. I zajmie się tym. Tylko żeby nie przyblokowała nam tej postaci tutaj. Muszę zobaczyć, jak to będzie tutaj z ruchem. W tym miejscu będzie 755, czyli dajmy to. No, tak, może być. A zaklinaczka niech się... Kurde, zabrakło jej jednego punktu tutaj. No ale dobra, to tam i tak zdąży to zrobić na luzie. To jest dopiero czwarty dzień. Uwolni tego kamera, zrobi ten teleport i już będzie tam przy szelmie, będzie mogła mu przekazać ten korpus legionisty. No, tak zrobimy. Czyli niech sobie podejdzie tu. Tutaj czekamy. Szelma właśnie, a propos szelmy, on teraz tylko tutaj musi rekrutować, nie musi tam na dół schodzić, bo tam są te smoki kościane, tak? Sprawdzaliśmy. Tutaj po Pegazy. I podatek będzie. No Tyrael na razie nie ma co robić, niech on sobie tu stoi. Puszczamy turę. O, bardzo dobrze, jakieś surowce doszły. Haspidy, no dobra. To są ci wężowi strażnicy pewnie tacy, pamiętacie ich? Atakujemy. Na końcu korytarza dostrzegasz kobietę torturowaną przez strażników. Zakradasz się, by usłyszeć, o czym mówią strażnicy. Opowiedz nam o czarnym kamieniu dusz. Wiemy o 3 użytych przez Horadrimów do uwięzienia najwyższych złych. Czemu służy ten kamień? Wasz pan Belial słusznie się go obawia. A, jest Adria. Dobra, to co, walczymy, nie? Gosturoprawca, jakaś unikatowa istota, pewnie z Diablo 3. No dobra, musimy to sobie rozpracować jakoś sprytnie. Jakie to wielkie i duże. Wielkie i duże, chciałem powiedzieć wielkie i dużo. Dobra, po spowolnieniu będzie 6, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No idź. To ostrożnie, to nie na krawędzi, tylko tu musimy stanąć. Dajmy hydrę. Obstawmy tu troszkę. No dobra, zobaczymy. Spowalniamy. I czekamy na rozwój wypadków. Takie węże idą. Dobrze, dobrze, zejdźcie tu dużo. O, to mi się podoba. Tu ładnie pod hydrę już 3 grupy się ustawiły. To musimy szybko zlikwidować. O. Tutaj. Jaki dźwięk. Pegazy. Znaczy centaury. No, tutaj wszystko w zasięgu. Chodźmy tu może na górę gdzieś. No, nie ma gwarancji zabicia. Stanowczo trzeba już te jednorożce wymienić. Znaczy fajnie, że one tę aurę magiczną też dają, bo często staję nimi przy strzelcach.
Jakby coś chcieli tu rzucać gdzieś, jakieś spowalniacze, dziwne rzeczy, zawsze taki jednorożec może strzelców uchronić przed takimi rzeczami, przed jakimiś oślepieniami. Oślepieniami, no. Tego typu sprawy. Tu się feniksy rzucą, nie? Ciekawe, jaki będzie potencjał od Pegazów. Na wszelki wypadek osłabmy jeszcze na przykład to. Pegazy. Gwarancja zabicia 8-9. Dobra, to weźmy tę szóstkę jednak, żeby mieć pewność. Dobra. Prosto strzała jest tu. Poczekajmy. Zobaczymy, jak to się rozwinie też. Hydra. Tu ma takie pole bezpieczne. Łucznicy czekają. Zobaczmy, jak to będzie teraz. No, blisko już są. A szkoda, że jeszcze to nie podeszło. Ale nie ma łatwo. Dobra, tu będzie można jeszcze odejść, jakby co. Kurde, groźne to są one. No ale dobra, tu będzie można odejść. Jednymi, drugimi. Dobra, zabijmy tych. To nie. Niech to gdzieś tu idzie. Teraz będzie początek. Nie będzie początku. Weźmy tu to. Tylko żeby czegoś tutaj nie skopać teraz. Tu będzie hydra jeszcze. Będą jeszcze strzały wcześniej. Będą jeszcze wcześniej strzały. Tych będzie można zabić. Ważne, żeby przed tymi się odsunąć troszeczkę. Dobra, niech on się odsunie. Teraz jest nowa tura. Mamy rzut tutaj, niech sobie strzeli. Nie, hydra niech się odsunie. Będą łucznicy, nie? Też przesadziłem, mogłem to chyba nawet dużo prościej zrobić. No, dalibyśmy radę bez problemu, jakbym tą hydrą zaatakował. Wydaje mi się, że tutaj byłem zbyt ostrożny w tej walce, ale dobrze. Lepiej dmuchać na zimno, nie? Niż tam coś przegapić i tak dalej. Dobra, 21300. I co, ta Adelia gdzieś tu będzie? Po uwolnieniu kobiety dochodzi między wami do kolejnej rozmowy. Leo, moja córko. Wiesz, kim jestem? Moje dziecko, czuwałam nad tobą przez całe życie, lecz nigdy nie odważyłam się zbliżyć z powodu niebezpieczeństw, które mi groziły. Skoro o tym mowa, powinniśmy ruszać. Udaj się do ukrytego obozu, by dokończyć rozmowę. Dobra. A tutaj coś będzie. 25 tysięcy punktów doświadczenia. Nie ma poziomu. Zwój z zaklęciem schowany za tym portalem. A dobra, to templat już sprawdzi. Zwój z zaklęciem. Można kopać, można kopać, można kopać. Uwaga. Chome piaski? Chome piaski. Czy to słabe jest?
No ale okej. Może będzie istotne gdzieś. Weźmy to, dajmy tu. Może jakaś walka taka, nie wiem. Jakaś absurdalna liczba jednostek chodzących tylko, które trzeba wystrzelać i które będziemy musieli wpakowywać na ruchome piaski, zanim dojdą, tak? Nie wiem, co to by miało być, co to za walka by miała być, no ale może. Dobra, mamy ruchome piaski. Zwój. Czyli w takim wypadku wracamy się... No wracamy się do Kalleum chyba, nie? Czekajcie, może od końca. Od końca weźmy to zróbmy. Jak my to teraz mamy tu z tą Sylwią? Ona już się tutaj zbliża nieźle. Tu się może zatrzymać. Tu się może zatrzymać. O! Niech ona wejdzie tutaj sobie do oazy. I może się zatrzymać przy wodopoju. W następnej turze już praktycznie ma te młyny. Fajnie. I ona tutaj zostanie. Aha, uwolniliśmy Adrię, czyli możemy iść dalej. Uratowaliśmy matkę Lei, wiedźmę Adrię. Opowiedziała nam o czarnym kamieniu dusz. To artefakt, który na zawsze zniszczy zło. A ja jestem jedynym śmiertelnikiem, który może go odnaleźć. Mextis, level 11. Pokonaj Beliala. No dobrze. Ale jeszcze Zoltun Kul gdzieś tam musi być po drodze. Dobra, Teral na razie nie ma co robić. Tutaj podatki. No tak, półtorej godziny odcinek, tak? No taka sytuacja, no. Ja nie umiem grać krócej w Heroesy teraz ostatnio, jakoś tak, nie wiem. Jeszcze w Panu Zniszczenia jakoś to tam dawało radę tutaj, to... W każdym razie Szelma. Dobrze, Szelma... Będzie musiał ten korpus legionisty na pewno odebrać w tym tygodniu. On już jest blisko. Zaklinaczka. Ile tu będzie miała ruchu? Dużo jeszcze. Dobra, czyli w szóstym dniu... O, tu ma odwiedzone do następnej walki, no właśnie. W szóstym dniu uwalniamy więźnia Kamyra, teleportujemy się tam do Nowego Tristram, już będziemy mogli przekazać ten korpus, wszystko zgodnie z planem wychodzi. Czyli tutaj oni muszą, no chyba do Kaldeum się wrócić. I byśmy musieli teraz sprawdzić... No jeszcze tylko to zostało. Tutaj to pewnie będzie ta oaza Dalgura, to tak wygląda fajnie. Gdzieś tam się będzie wchodzić. Czyli pewnie tak, piąty dzień. No, czyli wyjdźmy tu. Nie wiem, może czekać na ten... Na nowy tydzień? Ale nie, to znowu, tu dużo ruchu byśmy stracili. Chyba będziemy szli od razu. Myślę, że Kaldeum... O kurde, te 5 prasiorów by się jednak przydało na wszelki wypadek. No ale to jeszcze nie ten... No ale to nie będę czekał, no nie będę czekał. No to... Jaki może być bardzo groźny przeciwnik w najbliższej przyszłości? Ten Zoltun Kul, no to chyba jeszcze nie od razu. Więc chyba ptasiorów nigdzie nie będę musiał poświęcać, co? Na wszelki wypadek, tak? Poszedłbym tu sobie chętnie. O, tu nawet ruchu dużo będzie jeszcze. A nie, już tu mało będzie. Ale tu się nie opłaca zatrzymywać, więc... Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczmy, co to jest. Armii praktycznie nie straciliśmy wcale. Znaczy, no wcale nie straciliśmy w tym odcinku chyba nic, nie? Znaczy tam nie Adria, tylko Magda coś tam pozabijała, ale to tam nieistotne. Coś jeszcze? Nie, chyba nie. Surowce mamy do uwolnienia więźnia Kamyra. Szkielety podostarczane, jakby co. Dziennik. Krótka historia Kaldeum, część pierwsza. O, Abdalhazir. Większość zwykłych ludzi przynajmniej słyszało o Kaldeum.
Ten ośrodek handlu istnieje od tysięcy lat. Powstał jeszcze przed wojnami klanów magów. Miasto zachowuje neutralność i tylko dzięki temu nie spotkał go los, jaki stał się udziałem niedalekiego Vizjun. Życie i handel toczy się dalej. Podpisano Abdalhazir. O, od razu krótka historia Kaldeum, część druga. Władzę w Kaldeum zawsze sprawowała Rada Konsorcjum Handlowego, a po upadku Vizierei zdobyła dodatkowe wpływy. Kiedy szeregi wyznawców za karą zaczęły rosnąć, członkowie Rady dostrzegli okazję i pozwolili fanatykom wznieść w samym centrum miasta ogromną katedrę. Saldenkal. Abdalhazir. Część trzecia. Radzie Konsorcjum Handlowego nie wystarczyło niepodzielne panowanie w dziedzinie handlu i religii. Postanowili uczynić z Kaldeum centralny ośrodek nauki. Zaproponowali połączenie Akademii Magów w jedną ogromną budowlę. Sanktuarium Ishari, które odtąd stało się symbolem wiedzy i postępu. No i bardzo dobrze. Ale to mnie bardziej interesuje tutaj. Teraz, uwaga. Aha, no uwolniliśmy Adrię. I co? Tabliczka, no ale to dobra. Tu pewnie jest napisane, co to będzie. No ale to Azadal Góra pewnie jakaś. Tu nie ma jakiejś oazy, coś z bonusem do ruchu? Chyba nie. Ma coś schowane za tymi pagórkami? Nope. O! Ej, tu ruda jakaś jest. Patrzcie na to. Jak ja to znowu ominąłem? No, jeszcze rudę musimy wziąć. Kiedyś, jak tu będziemy przechodzić. To pewnie templariusz weźmie. Idzie templariusz za nami teraz też? Chyba idzie, nie? Trzeba to przemyśleć znowu. No dobra, w każdym razie my na pewno idziemy tu. Dziennik Zoltuna Kula. A nie, to jest dziennik Adeli. O Zoltunie Kulu. Morderca, kat, potwór. Tak Horadrimowie nazywali Zoltuna Kula. Choć zapłacili za to wysoką cenę, udało im się zgładzić czarodzieja za zbrodnie przeciwko naturze i zamknąć jego strzaskane zwłoki w Krainie Cieni. Chyba bali się, że może powrócić. No to Adria o tym pisała. Dobra, zmieniamy artefakty. Wiecie co, kończymy odcinek tutaj, bo to za długo już. Jeszcze chciałem zobaczyć, co to jest, no ale to pewnie jakaś oaza Dol Góra, no bo co teraz by miało być. Tylko chwila, jak to teraz z tym templariuszem zrobimy? No chyba będzie szedł za nami jeszcze kawałek. Templariusz. Kaldeum. 22 many ma jakby co. A, to ten pokonaj Beliala mamy tutaj. Tu jest straż... A gdzie to jeszcze jest to? Czekajcie, jedno było u Nextisa. A tu było jeszcze to. Dobra, to on może to zobaczyć. Tu się questa jakiegoś bierze. Dobra, to weźmy to od razu. On ma ruchu dużo. Ale chwila, to teraz fajnie... A nie, on nie musi brać tych nomadów. On ma mistrzostwo w znajdowaniu drogi, także... Nawet ja została uwolniona. O! Leo! Dziwi mnie, że Kane nigdy nie powiedział ci, dlaczego odeszłam. Wiedział, że wezwano mnie do walki z władcami piekieł, a ja wiedziałam, że przy nim będziesz bezpieczna. Jego już nie ma. A więc to przeznaczenie połączyło nas na nowo. Dzieło Kane'a, twoje dzieło, jest moją wojną. Zgodnie z tekstami Horadrimów pozostało tylko dwóch złych. Belial jest tutaj, w Kaldeum, a Asmodan jeszcze się nie ujawnił. Strażnicy pytali cię o czarny kamień dusz. Pamiętam, że czytałam o nim w dzienniku wujka, ale nie wydawał się ważny. A jednak jest. To klucz do ostatecznego pokonania zła. Został stworzony przez maga Zoltuna Kula, aby więzić dusze demonów. Tak! Był zbuntowanym Horadrimem. Został poćwiartowany przez swoich braci, zanim zdążył aktywować kamień dusz. Jego głowę ukryto w oazie Dol Góra. Musimy ją zdobyć. Jeśli bowiem mamy użyć kamienia dusz do pokonania Beliala i Asmodana. Zoltun Kul musi znów żyć. Tu przecinek powinien być. Znajdź bramę do oazy w zniszczonym rezerwuarze pod bazarem w Kaldeum. Następnie zdobądź głowę Zoltuna Kula. Ach,
jest kolejne zadanie, dobrze. Kolejne zadanie. Głowa Zoltuna Kula, tutaj Belial, no i wiadomo, więzień Kamer. No dobrze. Oszczędzamy na ruchu? Oszczędzamy, nie? 22 many, on sobie szybko regeneruje. Czyli... Jeszcze raz Kaldeum. I tutaj. No jakby co zregeneruje, jakby miał się przenieść do jakiegoś miasta. No dobrze. Półtorej godziny odcinka. No cóż, ja wam mogę na to powiedzieć. Zakończymy turę jeszcze. Zmienimy artefakty, tak jak ja to zawsze pod koniec robię. Możemy na szybko zobaczyć, ale nie, to się zmienia. Jak, kiedy się zmieniają te informacje w karczmie? Raz na miesiąc, czy jak to jest? To musimy sprawdzać, bo tu mogą być jakieś cenne wskazówki do tej naszej tutaj przygody. No i dobra. Tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się, na razie.